Witam Państwa serdecznie. Będę starał się jak najkrócej przedstawić ten swój referat, żeby Państwa nie zanudzać. W swojej części chciałem zwrócić na dwa zagadnienia. W pierwszej części na takie obowiązki od strony administratorów danych, czyli od strony urzędów, osób, którzy przetwarzają nasze dane, pod kątem zabezpieczenia tych danych, żeby nie dostały się po ręce, żeby nie były w niewłaściwy sposób wykorzystane. W drugiej części natomiast chciałem kilku słowach powiedzieć, czy też kontynuować pewne tezy, które poruszyła pani moja przedmówczyni. Teraz rozpoczynając od tych obowiązków administratorów danych, chciałbym zwrócić uwagę, że zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa danych reguluje ustawa o ochronie danych osobowych i wydane do niej rozporządzenie. Generalnie w ustawie mamy zapis, proszę bliżej mikrofon trzymać. W ustawie mamy zapis dotyczący tak zwanej polityki bezpieczeństwa. W zasadzie to jest rozporządzenie. Mówi, co powinna zawierać polityka bezpieczeństwa, czyli jakie zasady, jakie środki techniczne i organizacyjne powinien stosować administrator, który przetwarza nasze dane osobowe, po to, żeby te dane nie wyciekły na przykład z sieci, czy nie zostały udostępnione innym osobom, nie zostały sprzedane i tak dalej. I są to takie dosyć rygorystyczne dane. I tutaj w punktach mamy Państwu pokazane, co taka polityka bezpieczeństwa powinna zawierać. I widzimy, że dość dokładne, w pierwszych takich czterech punktach mamy dość dokładną inwentaryzację zasobów użytych do przetwarzania danych osobowych. Natomiast w punkcie piątym mamy jako zadanie dla administratora bezpieczeństwa, dla administratora danych, określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych. Czyli zapewnienia, żeby było wiadomo w każdej chwili, kto dane wprowadził, skąd dane pochodzą, kto zmienił, komu dane zostały udostępnione. Żeby była pewna rozliczalność danych, które są przetwarzane przez urzędy, prawda, przez każdego administratora danych. Te pierwsze cztery punkty inwentaryzacyjne są po to, żeby dokładnie administrator danych mógł zrealizować ten punkt piąty, gdyż tylko ta pełna znajomość tych struktur, prawda, tych systemów, połączeń między systemami, budynków, miejsc, w których te dane są przetwarzane, pozwala zbudować taką spójną politykę bezpieczeństwa, spójne zasady i jakąś zorganizować tą strukturę ochrony tych informacji. Dodatkowo jeszcze na administratorze danych ciążą inne obowiązki, między innymi ma za zadanie przygotować tak zwane instrukcje zarządzania systemem informatycznym, który mówi, w jaki sposób nadzorować te zabezpieczenia, w jaki sposób zabezpieczać te dane, na przykład poprzez wykonywanie kopii zapasowych, w jaki sposób nadawać uprawnienia, że każda osoba upoważniona do przetwarzania powinna mieć uprawnienia stosownie z zakresem zadań, które realizuje, czyli stosownie do wykonywanych obowiązków. Dalej, w jaki sposób zabezpieczać te dane podczas przekazywania danych na zewnątrz, czy na przykład wykonywania jakichś czynności serwisowych sprzętów, na które są przetwarzane, czy też na przykład już zbywania sprzętu. Znamy taki przypadek, prawda, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, kiedy na wolumenie kupiono, prawda, dysk z jakąś korespondencją. A więc te wszystkie zagadnienia są bardzo istotne po to, żeby chronić nasze dane. I proszę Państwa, co się okazuje, że tak jak tu Pani wcześniej wspomniała, że technologia idzie bardzo szybko do przodu. Pojawiają się nowe rozwiązania, do których to obecne prawo nie bardzo pasuje. I takim pierwszym przykładem, objawem tego jest już tutaj, widzimy w zakresie ochrony danych osobowych. Na przykład o ile te zagadnienia tutaj, jak widzimy Państwo, to pierwsze punkty, wykaz zbiorów, struktur zbiorów, prawda, przepływ danych między poszczególnymi zbiorami, można wykonać w odniesieniu do typowych baz danych, jakimi są systemy finansowo-księgowe, bankowe, prawda, jakieś inne systemy, czy PESEL, czy inne systemy, tak proszę Państwa, takiej analizy nie zrobimy w odniesieniu do systemu monitoringu, który jest coraz powszechnie stosowany. A więc te przepisy, które są wykonawcze, które konkretnie mówią, jak zabezpieczać, jakie procedury stosować, do typowych takich rozwiązań bazodanowych nie przystają do systemu wideomonitoringu. A wiadomo, system wideomonitoringu to też są systemy, które przetwarzają dane osobowe.
gdyż zgodnie z definicją danych osobowych i zresztą oficjalną taką wykładnią, jeśli chodzi o grupę artykułu 29, która przedstawia taką interpretację, wizerunek jest daną osobową, niezależnie od tego, czy my wiemy w danej chwili, kto na tym wizerunku jest, czy nie. Jest to dana osobowa, dlatego że jeżeli nie dziś, to może za tydzień, za dwa tygodnie, czy za pół roku możemy się dowiedzieć, kto na tym zdjęciu był, prawda? Zresztą technologia, która idzie, o której będę mówił troszeczkę też, systemy analizy obrazu, prawda, rozpoznawania twarzy, technologia stosowana przez Google, prawda, na Picasso, prawda, czy przez Facebooka, prawda, gdzie można wprowadzić, prawda, otagować zdjęcie, czyli system robi taki template tego zdjęcia, czyli strukturę i jak się gdzieś indziej pojawi zdjęcie, to już pozna, że to ta jest osoba, prawda, i z imienia, nazwiska. Jeżeli ktoś otagował zdjęcie, to jest Jan Kowalski, to jeżeli gdzieś tam indziej na jakimś zdjęciu, to można, to automatycznie można podpisać, to jest Jan Kowalski, prawda, więc ta technologia idzie bardzo do przodu. Tak więc tutaj widzimy, że są pewne takie bariery, które no, prawo nie nadąża za tą technologią. Inny przykład, proszę Państwa, który jest bardzo silnie z tym związany. Mianowicie, administrator danych, tak jak powiedziałem, jest zobowiązany do stosowania pewnych środków. Czyli tak jak tu konkretny artykuł 36 ustawy mówi, że administrator danych jest zobowiązany stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednio do zagrożeń oraz kategorii danych przetwarzanych itd. Ale musi zachować kontrolę, musi wykonać tę dokumentację tego systemu. To jest artykuł 36. Artykuł, co prawda, 31 mówi, że administrator danych może powierzyć te czynności innemu podmiotowi, który wykona pewną część zadań, ale ten inny podmiot robi konkretnie na zasadzie pewnej umowy na dokładne zlecenie tego administratora danych, ale jednak za wszystko odpowiada administrator danych. Czyli widzimy, że administrator danych, niezależnie czy on sam przetwarza, czy ktoś w imieniu niego przetwarza, odpowiada za te przetwarzane nasze dane. Jak teraz, co zrobić teraz z tym, co się dzieje w technologii, proszę Państwa? W tych systemach tradycyjnych no, byliśmy w stanie opanować to wszystko. Chociaż jak praktyka kontrolna GIODO wykazuje, nieraz były z tym trudności, jak byliśmy na przykład u jednego z operatorów telekomunikacyjnych na kontroli, prawda, rozmawiamy z administratorem bezpieczeństwa informacji, który mówi nam, jakie systemy, jakie bazy mam, jakie są przepływy danych. Oczywiście to wszystko spisaliśmy i potem przystąpiliśmy do oględzin poszczególnych systemów, czy spełniają te warunki, prawda? Czy są odnotowane daty, prawda? Czy są zapewnione, prawda? Kto, gdzie przekazywane zostały dane, te wszystkie wymagane funkcjonalności. W międzyczasie dowiedzieliśmy się od tych właśnie osób, którzy tam nam wyjaśniali, że są jeszcze inne systemy, które nam nie wymienił administrator bezpieczeństwa informacji, proszę Państwa. Administrator bezpieczeństwa informacji. No więc po wyjaśnieniu wracamy do niego, żeby się dowiedzieć coś więcej na ten system. No on mówi, że nam nie wie o takich systemach. No to proszę Państwa, to jakim on jest administratorem bezpieczeństwa informacji? Prawda? A więc już tu widzimy ten problem z opanowaniem tej struktury, zapewnieniem tego bezpieczeństwa. Bo bezpieczeństwo systemu informatycznego jest tak silne, jakie silne jest najsłabsze jego ogniwo. Zresztą często jest takie powiedzenie, że administrator sieci komputerowej, systemu komputerowego podłączonego do internetu jest z góry na przegranej pozycji. Dlatego, że żeby zabezpieczyć taki system, to musi aktualizować na bieżąco, śledzić wszystkie luki, które się pojawią i jest w stanie, śledząc to wszystko, jest w stanie zabezpieczyć system na tyle, na ile zna aktualne na dziś, prawda, poprawki, luki w systemie, prawda, tak, i odpowiednio zaktualizuje. Ale musimy pamiętać, że on jest jeden, dwie osoby, no rzadko bywa tak, że jest cały departament zajmujący się bezpieczeństwem, jak na przykład jest w ZUS-ie. Tak. Natomiast, proszę Państwa, jeżeli ten system jest podłączony do internetu, to on jest widoczny nie tylko w Polsce, ale widoczny jest na Ukrainie, prawda, w Chinach, w Indii, prawda, tak, że tu administrator śpi, a tam, prawda, przeglądają się, prawda, prowadzą, a może się uda, może coś się znajdzie, prawda. Różne działania, prawda? Znane były ataki, prawda, hakerów na banki, prawda, z Wenezueli, serwerów na Wenezueli, prawda? A więc widzimy, że bezpieczeństwo, stąd też w tych takich dokumentach mówi się, że to są wymagane przez ustawę ochrony danych osobowych, w przypadku komputera podłączonego do internetu jest wymagany tak zwany wysoki poziom bezpieczeństwa. Ale wracając, proszę Państwa, do chmury. Co to jest chmura? O ile
mówię, przy takiej organizacji własnego ośrodka jest, byliśmy w stanie zapanować, gdzie te zbiory są, jak przepływają te informacje, gdzie są te kopie, prawda? Tak, proszę Państwa, w chmurze już nie zawsze wiemy, gdzie to jest. Co to jest chmura, proszę Państwa, obliczeniowa? Chmura obliczeniowa, no jest to, często mówi się, że to jest model biznesowy. Model biznesowy udostępniania pewnych usług. Pewnych usług już nie serwerów, prawda, nie jakichś pomieszczeń na te serwery, bo od tego zaczęło, że zaczęto oferować tak zwane usługi kolokacji, że na przykład zapewniano pomieszczenie klimatyzowane i tam można było postawić swój serwer albo wynająć serwer i na tym serwerze już administrator danych sam sobie, prawda, instalował odpowiednie oprogramowanie, zarządzał tym serwerem, a ta strona, od której wynajmowa, zapewniała tylko dopływ energii, prawda, połączenie z siecią odpowiednio zabezpieczone i takie podstawowe zagadnienia, ochronę przeciwpożarową. Natomiast, proszę Państwa, teraz chmura obliczeniowa rozwinęła się, nie są dostępne inne modele. Zresztą w ogóle pojęcie chmury obliczeniowej jest bardzo takie, no, mało zdefiniowane. Tak jak można powiedzieć, umowa hostingu. Też umowa hostingu może być w różnym zakresie, prawda? Można hostować na przykład serwer, można hostować na przykład pewną usługę, więc samo powiedzenie, że przetwarzam w chmurze, nic nie oznacza. My musimy wiedzieć dokładnie więcej, prawda? Tym bardziej z punktu widzenia administratora, no co dla niego to żadne informacje, jak są zabezpieczone te informacje przetwarzane w chmurze. Pojęcie chmury obliczeniowej zostało tak dokładnie zdefiniowane przez pierwsza taka definicja powstała przez Instytut Normalizacyjny w USA, gdzie Cloud Computing określa się jako model umożliwiający wszechstronny, wygodny, sieciowy dostęp na żądanie do wspólnej puli konfigurowalnych zasobów obliczeniowych, na przykład sieci, serwerów, pamięci, aplikacji i usług, które można szybko zapewniać i udostępniać przy minimalnym wysiłku w zakresie zarządzania, czy też interakcją z dostawcą usługi. Na model ten składa się 5 niezbędnych cech charakterystycznych, trzech modeli usług oraz 4 modeli zastosowania. Ja o tych modelach jeszcze będę mówił. Mianowicie pojęcie w ogóle chmury obliczeniowej wiąże się częściowo też z wirtualizacją. Wirtualizacja polega na tym, że można łączyć kilka serwerów, kilka maszyn w jedną wspólną platformę i na tej platformie uruchamiać niezależne odrębne serwery, gdzie są instalowane usługi. I wiele już takich instytucji publicznych, czy też prywatnych podmiotów przechodzi na takich już typowych zastosowań, że jest serwer, konkretnie maszyna i na tej maszynie instalowane oprogramowanie, na taką strukturę, że stawia się kilka serwerów o ogromnej mocy obliczeniowej, odpowiedniej pamięci i na tej strukturze dopiero się instaluje tak zwane wirtualne serwery, które obsługują konkretne programy, konkretne aplikacje. Ale wracając teraz czyli mamy tutaj, prawda, chmura obliczeniowa. Chmura obliczeniowa to jest zestawienie kilkunastu serwerów, które tworzą właśnie taką moc obliczeniową. Jest program zarządzający tymi serwerami i administrator może, wykorzystując tę platformę, na przykład przydzielić sobie, utworzyć na przykład 2-3 serwery wirtualne, 4 serwery wirtualne. Mając serwer wirtualny, może w dynamiczny sposób zwiększać jego moc obliczeniową. To jest bardzo wygodne w zarządzaniu, dlatego że jeżeli potrzeba komuś więcej mocy obliczeniowej, bardzo szybko można zmienić, tylko przestawiając konfigurację tej całej architektury. Ale, proszę Państwa, ze względu bezpieczeństwa, takie chmury obliczeniowe często są organizowane w ten sposób, że to nie jest jedna lokalizacja. Ten sprzęt jest zlokalizowany często w różnych krajach, w różnych miastach, prawda? Na różnych kontynentach. I teraz te dane tak wędrują od jednego do drugiego. I my tak naprawdę nie wiemy, gdzie te dane są. Czy tu, czy tam, prawda? A to jest ważne z punktu widzenia ochrony chociażby przepisów. Pod jaką jurysdykcję podlega proces przetwarzany w danej aplikacji, prawda? Czy też ktoś wykonuje
prowadzi działalność, wykonuje serwer, prawda, więc według jakby siedziby tego podmiotu i umiejscowienia tych zasobów określa się jego jakby według jakiemu prawu podlega, prawda, i tak dalej. A więc tu się pojawiają pierwsze kłopoty. Dalej, jeśli chodzi o rodzaje chmur obliczeniowych. Chmury obliczeniowe można podzielić tak z punktu widzenia takiej infrastruktury użytkowej na takie trzy zasadnicze rodzaje. Ja już powiedziałem o tym takim pierwszym rodzaju, to jest tak zwana kolokacja, ale to często się pomija, ten jako nie zalicza się jako coś, co można nazwać chmurą obliczeniową. Generalnie mówimy o takich trzech rodzajach, a więc infrastrukturę jako serwis, czyli ktoś nam udostępnia moc obliczeniową, czyli serwer, i my możemy ten serwer wykorzystać. My płacimy za pamięć tego serwera, za moc obliczeniową i nic więcej nas nie obchodzi. My sobie tam instalujemy na przykład serwer poczty elektronicznej, czy tam aplikację i zarządzamy tą aplikacją. Dalej, inny model to jest platforma jako serwis, czyli dostawca nam daje pewne już narzędzie gotowe. Na przykład daje nam serwer www. I my tylko mamy interfejs do zarządzania tym serwerem. Nas nie obchodzi, jaka maszyna, ile pamięci, prawda? My definiujemy tylko nasze potrzeby, że chcemy o takiej mocy obliczeniowej, taką bazę na serwer, prawda? Takie aplikacje, taki system, i my to dostajemy, prawda? I my płacimy za użytkowanie. I ostatni model to jest software jako serwis, czyli konkretną aplikację. Konkretną aplikację, tak jak na przykład możemy korzystać z Worda czy z Excela poprzez sieć. Nie instalujemy na własnym komputerze, tylko mamy w chmurze, tam się logujemy i tam tworzymy swoje pliki, tam pamiętamy swoje pliki i tak dalej. I proszę Państwa, jakie się pojawiają problemy? Problemy tej odpowiedzialności, problemy tego zabezpieczenia. Jak tu można powiedzieć, jaki jest przepływ danych, gdzie te dane się znajdują, na jakich dyskach, prawda? Wiele tych dostawców chmur jakby dotychczas podchodziło w ten sposób, że konstruowało takie warunki umowy, że albo przystępujesz, albo nie. Jednak z uwagi na te ograniczenia prawne, na tą odpowiedzialność, o której mówiłem na początku, że to administrator danych jednak odpowiada za to, czy uznał to za bezpieczne, prawda? Czy ten podmiot jest wiarygodny, on ma za zadanie audytować, kontrolować, czy te dane są przetwarzane zgodnie z prawem, a więc bardzo mało osób się było skłonnych powierzać w takich warunkach. Mało. Jeszcze nie było dokładnie określonych warunków. Jest to coś nowego, więc w przepisach prawa, jakichś standardach, to są nowe pojęcia. Dopiero w 2011 roku pojawiły się pierwsze dokumenty. Aha, jeszcze może tu o rodzaju chmury, bo nie powiedziałem. Bo to mówimy o rodzaju usług. Teraz chmury można podzielić, te chmury obliczeniowe można podzielić na tak zwane chmury prywatne. Na przykład Ministerstwo Spraw Wewnętrznych stawia kilka serwerów i swoje tam systemy, PESEL i tak dalej instaluje w tej chmurze. I to oczywiście jak najbardziej tutaj wszystkie warunki można spełniać. Instytucja wie, gdzie ma maszyny, prawda, wie, na których maszynach te dane są i nie ma problemu. Dalej, są chmury publiczne, czyli chmura publiczna, tak na przykład pewna firma międzynarodowa, na przykład Google, czy Microsoft dostarcza nam pewną usługę, która jest, że serwery mają na przykład część w Irlandii, część w Stanach Zjednoczonych, część jeszcze gdzieś w Niemczech, prawda? I tu jest problem. I oczywiście są chmury hybrydowe, czyli że korzystają i z zasobów takich własnych, i z tych zasobów publicznych, prawda? A więc tutaj widzimy ten problem prawny, prawda? Problem odpowiedzialności. O ile chmura prywatna, przy chmurze prywatnej nie ma takiego problemu, po prostu chmura prywatna to jest pewien model, ale wirtualizacji tych zasobów obliczeniowych. Tak, chmura publiczna to jest właśnie problem rozliczalności. Gdzie te zasoby są umiejscowione, prawda? Kto nimi zarządza, jakiej jurysdykcji podlegają. I pierwszym takim dokumentem, który dotyczy właśnie chmury, to jest Federal Cloud Computing Strategy z lutego 2011 roku. W departamencie, znaczy taki szef bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych prawnie określił, wydał taki dokument, którym określił pewne zasady korzystania z chmur obliczeniowych. Czyli zasady korzystania z chmur obliczeniowych w przypadku
jeżeli z chmury tej korzystają instytucje rządowe. Innym takim dokumentem jest dokument Cloud Computing Strategic Direction Paper. To jest dokument wydany przez rząd australijski w kwietniu 2011 roku, który też wypowiedział się, kiedy można stosować chmurę, w jakich warunkach, do czego. Dlatego, że coraz więcej pytań. Już u nas się pojawia wiele pytań, na które my też no do pewnego czasu też nie wiedzieliśmy, jak odpowiadać. Czy można stosować, czy nie. Prawda? Dalej. Innym takim dokumentem, no, który no, jest częściowo zasługą Polski, to jest Cloud Computing Privacy and Data Protection Issues, tak zwane SOPOD Memorandum, który to jest dokument, który został przyjęty na 51. spotkaniu Międzynarodowej Grupy Roboczej zajmującej się ochroną danych w telekomunikacji. Grupa ta grupa robocza praktycznie działa już od 25 lat, jest koordynowana przez rzecznika ochrony danych berlińskiego i dwa razy w roku się spotyka, prawda, jest takie spotkanie wiosenne i spotkanie jesienne. Spotkania wiosenne odbywają się zawsze w którymś z krajów, prawda, w tamtym roku było na przykład w Kanadzie, w tym roku było w Polsce, w Sopocie. Spotkanie jesienne zawsze się odbywa w Berlinie, to jest taka już taka tradycja. I właśnie na tej grupie omawiane są różne zagadnienia związane z takimi nowymi technologiami. Ten właśnie dokument odnośnie cloud computingu rozpoczęto już dwa spotkania wcześniej, oczywiście zanim dopracowano, prawda, no teraz na tym sobotnim spotkaniu bardzo głęboka dyskusja była, gdyż chciano koniecznie, żeby zakończyć, dlatego że no coraz większe są potrzeby. No i oczywiście również nad takim dokumentem w zakresie stosowania cloud computingu pracuje grupa robocza, grupa robocza artykułu 29. To jest taka grupa robocza powołana na mocy przepisów dyrektywy 95/46 i ta grupa zajmuje się takimi interpretacjami zjawisk związanych z ochroną prywatności. Na przykład ta grupa wydaje pewne stanowiska dotyczące na przykład stosowania biometrii, przetwarzania właśnie stosowania wideonadzoru, przetwarzania danych w związku ze służbą pracy, prawda? No wiele takich pojęcia w ogóle danych osobowych, pojęcia administratora przetwarzającego, prawda, administratora danych i tego, którym się powierza. Wiele takich interpretacji wydaje ta grupa berlińska. I właśnie wtedy na forum tej grupy teraz przygotowuje się dokument dotyczący właśnie przetwarzania danych w chmurze, dotyczący wykorzystania danych w chmurze. Proszę Państwa, jaka jest moja tutaj opinia? W chwili obecnej, jeśli chodzi o te wymagania prawne dotyczące odpowiedzialności, co się dzieje z tymi danymi, zapewnienia tej kontroli, czy administrator, czy ten powierzający przetwarza zgodnie z poleceniem, no to jest praktycznie możliwa w przypadku chmur prywatnych a w przypadkach innych, w przypadku stosowania chmury publicznej w zasadzie jedynie w ograniczonym zakresie. Chyba że podmioty te zdobędą się na otwartość poprzez umożliwienie, prawda, audytu również ze strony administratora, jak również ze strony podmiotów niezależnych, które na przykład zatrudni administrator danych, żeby taki audyt zlecić. I właśnie te zasady znalazły się między innymi w tym memorandum sopockim. W tym memorandum sopockim no, w kilkunastu punktach określono pewne takie ogólne zasady, czyli na początku mamy tak zwane cloud computing privacy, czyli uwagi dotyczące obecnie funkcjonujących definicji standardów i technologii w zakresie usługi cloud computingu. Zwraca się tu między innymi na to uwagę, że to prawo, ta interpretacja jest różnorodna, że nie ma takiej jednolitej definicji, prawda? Dlatego w każdym przypadku należy oddzielnie, indywidualnie podejść do tego powierzenia danych w przypadku chmury. Nie można operować, że zlecenie w umowie, że powierzam danych do przetwarzania w chmurze, tylko dokładnie co to oznacza, w jakich warunkach. Zwrócono uwagę również na pewne zagrożenia. Na zagrożenia. I tutaj zagrożenia między innymi zagrożenia związane z tą transgranicznością, prawda, że te dane przetwarzane są mogą być w różnych krajach, prawda. Dalej, brak przejrzystości w odniesieniu do procesów i procedur i praktyk stosowanych w zarządzaniu chmurą. Dalej, brak przejrzystości
utrudnia przeprowadzenie właściwie oceny ryzyka. Bo jak można ocenić ryzyko, skoro my nie wiemy dokładnie, jak te dane są przetwarzane? Zwrócono też uwagę, że no, bo są takie przypadki, że na przykład można, nie ma zagrożenia ochrony prywatności, w przypadku, jeżeli na przykład my chmurę wykorzystujemy tylko jako element, na którym będziemy musieli składować kopie zapasowe. To wtedy my kopie zapasowe szyfrujemy, znaczy te dane szyfrujemy przed wysłaniem do chmury, tam je, prawda, składujemy w bezpiecznym miejscu, załóżmy, i potem na wypadek pobieramy, odszyfrujemy i mamy te dane, ale jesteśmy pewni, że temu, który powierzamy, no on z tych danych nie skorzysta, on tych danych nie wykorzysta, bo one są zaszyfrowane. Czyli my cały czas mamy, panujemy nad tymi danych, nad tymi danymi. Natomiast no, niezbędne są w przypadku, jeżeli w innych przypadkach, w przypadku przetwarzania, my nie możemy użyć w chwili obecnej szyfrowania danych w przypadku, jeżeli na tych serwerach w chmurze obliczeniowej te dane są przetwarzane, a w większości właśnie takie są modele, że tam się przetwarza dane, prawda? Chmurę się wykorzystuje często właśnie do takich obliczeń wielkiej skali, prawda? I wtedy dopiero są prace prowadzone, tak zwane kryptografia homomorficzna, która prawdopodobnie ma rozwiązać ten problem, że można będzie również wykonywać działania matematyczne na zaszyfrowanych danych. Są badania w tym zakresie, jakie będą wyniki, no na razie to jest pewna nadzieja, że problem w taki sposób zostanie rozwiązany. Dalej, grupa berlińska postanowiła też pewne, zwróciła uwagę na to podwyższone ryzyko. I tutaj właśnie w kilku punktach, jakie to ryzyko jest, a więc ryzyko. Administrator nie zauważy naruszeń bezpieczeństwa informacji, takich jak naruszenie poufności, integralności. No bo nie u niego są te dane, prawda? No jakby są poza nim te dane. Dalej, dane będą przekazywane do jurysdykcji, które nie zapewnią odpowiedniego poziomu ochrony. Dalej, popełnione zostaną czyny naruszające przepisy i zasady ochrony danych i prywatności. Administrator zaakceptuje standardowe warunki, które dają dostawcy usługi w chmurze zbyt wiele swobody działania, w tym możliwość, aby dostawca usługi w chmurze mógł przetwarzać dane w sposób sprzeczny z instrukcjami administratora. Dlatego, że jeżeli nie ma tej kontroli, nie ma tej wiedzy często, to nie jest w stanie skontrolować, czy ten przetwarzający te dane wykorzystuje tylko w tym celu, który on określa. A więc wiele zagrożeń, w kilkunastu punktach wypunktowane zostały te zagrożenia. Dalej zostały podane pewne wskazówki dla, w zakresie stosowania dobrych praktyk w przypadku przetwarzania danych w chmurze. I na końcu zostały podane tak zwane wytyczne w sprawie dobrych praktyk. Wytyczne, w części pierwszej tak zwane wytyczne ogólne, jakie warunki powinny być spełniane, na co powinna być zwracana uwaga. W przypadku, jeżeli chcemy rozważyć zlecenie, żeby dane były przetwarzane w chmurze. A więc pierwszy punkt, wdrożenie cloud computingu powinno odbyć się w formie ostrożnych, wyważonych kroków, począwszy od informacji nie będących danymi szczególnie chronionymi ani poufnymi. Czyli zaleca się rozpoczęcia takich próbnych najpierw działań, że no, możemy pewne części przetwarzania zlecić, takie, no, które nie są związane z jakimś ryzykiem wykorzystania tych danych. Czyli jeżeli to na przykład dane są jawne, na przykład prowadzenie rejestrów jawnych, czy też no, w takich przypadkach, gdzie te dane są szyfrowane, czy wykorzystywane tylko jako kopii zapasowe. Ja nie będę szczegółowo omawiał. Państwo, ten dokument jest dostępny na stronie Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Tam Państwo znają tak zwane pod hasłem Sopot Memorandum, czy Memorandum Sopockie. Państwo znajdą ten dokument. Ale chciałem zwrócić uwagę, że również te wytyczne zostały podzielone tak na takie ogólne, ale wytyczne dla administratorów danych. Bo w modelu cloud computingu, proszę Państwa, to tak, ta firma, która jest tym dostawcą, to jest podmiotem, któremu powierzamy przetwarzanie danych. W większości przypadków. Natomiast klientem cloud computingu jest instytucja, jest firma, która powierza przetwarzanie danych właśnie przy wykorzystaniu tych środków.
temu dostawcy. Czyli tutaj administratorem danych to jest ten, który korzysta, prawda, z tego cloud computingu. Oczywiście w wielu przypadkach tymi użytkownikami są również użytkownicy indywidualni. My, zakładając konto na Gmailu, prawda, jesteśmy użytkownikiem również chmury, proszę Państwa. Ale tutaj mówimy o tych instytucjonalnych. Dalej, i właśnie te wytyczne dla administratorów danych pod kątem właśnie tej odpowiedzialności. Na co muszą zwrócić uwagę w umowach, co muszą sobie zapewnić. I tu mamy, czytamy między innymi, że w umowie administrator powinien zapewnić, że ani dostarczyciel usługi w chmurze, ani jego przetwarzający nie przekazują danych do lokalizacji. Dalej, powinien zapewnić sobie możliwość audytu. Tych punktów jest, proszę Państwa, około 20 tych punktów dotyczących administratorów danych. Ponieważ ten dokument jest ogólny, prawda, więc również zawarto tutaj pewne takie wskazówki, co powinien zapewnić dostawca chmury, żeby jego usługi były zgodne z tym prawem dotyczącym przetwarzania danych. I właśnie w następnej części wytyczne dla dostawców usług. Tu też mamy kilkanaście punktów w tym memorandum, gdzie wskazuje się, na co powinien, jakie warunki powinien zapewnić dostawca tych usług. Przede wszystkim transparentność, na co się bardzo zwraca uwagę. Transparentność, prawo do audytu i wiele takich innych zadań. Powinien przede wszystkim umożliwić, powinien dać temu klientowi wykaz tych pomieszczeń, tych urządzeń, gdzie te dane, czyli lokalizacji, gdzie te dane są przetwarzane. Oczywiście może być taka sytuacja, że w celu bezpieczeństwa te dane mogą być przenoszone między różnymi lokalizacjami, ale to wtedy wszystkie te lokalizacje powinien wskazać. Dalej, w danej chwili audytor powinien mieć prawo zbadania dokładnego, sprawdzenia w tych lokalizacjach, w jaki sposób, w jakich warunkach te dane są przetwarzane. Więc mimo wszystko stoi się tutaj twardo na utrzymaniu tych zasad, że administrator danych, jako odpowiedzialny prawnie za te dane, musi mieć prawo kontroli, pomimo że to jest, prawda, no, początkowo tego nie widziano, prawda, początkowo nie dopuszczono takiej w ogóle myśli, początkowo to traktowano jako dostarczyciel chmury, jako albo przystępujesz, albo nie przystępujesz, musisz się godzić na warunki, albo się nie godzisz. Teraz już niestety z uwagi na to, że tutaj jednak prawo stoi silnie właśnie w kierunku przestrzegania tych zasad, no, dostawcy powoli jakby zaczynają się przystosować do tych wymogów, prawda? Dobrze, to w zasadzie tyle na tego cloud computingu. Teraz w kilku zdaniach już tak na zakończenie, proszę Państwa, inne zagrożenia, jakie są, jeśli chodzi już tak o ochronę naszych danych, tych danych, o których mówiła właśnie Pani Węgle, prawda, i właśnie tę ochronę naszej prywatności. Proszę Państwa, pojawia się coraz więcej różnych takich narzędzi, które śledzą nasze dane. Między innymi zwróćmy uwagę na przeglądarki internetowe, tak zwany web tracking. To, że my przeglądamy stronę internetową, to my nie wiemy, jak ta strona jest skonstruowana. My nie wiemy, czy administrator danej strony nie korzysta na przykład z usługi Google Analytics na przykład. My nie wiemy, czy do tej strony nie podłączeni są na przykład inni jacyś reklamodawcy. My nie wiemy. Więc często jak przeglądamy takie strony, zbierana jest informacja, skąd my weszliśmy na tę stronę, dokładnie jest zapamiętywany adres IP naszego komputera, informacje dokładnie, jaki mamy komputer, prawda, z jakiej przeglądarki korzystamy. Mało, zapamiętane są pewne informacje dotyczące właśnie aplikacji, z których korzystamy, tak zwane cookie. Ale cookie, proszę Państwa, to jest zakres bardzo szeroki, jeśli chodzi o cookie, dlatego że z pewnych cookie my musimy korzystać. Skazani jesteśmy na korzystanie z pewnych cookie związanych z pewną specyfiką usług, z których korzystamy. Dlatego że cookie, nie można powiedzieć, że mamy kilkanaście rodzajów różnych cookie. Jedne cookie są takie, że one muszą być. Na przykład jeżeli się logujemy do banku, powstaje cookie, który jakby pilnuje, czy my jesteśmy na tej stronie, czy my jesteśmy autoryzowanym użytkownikiem. Jeżeli na przykład
przechodzimy z jednej zakładki na drugą. Jeżeli nie było cookie, to byśmy musieli się ponownie logować. A więc cookie jakby pilnuje identyczność użytkownika, który się zalogował. Pamięta, że my się z tym zalogowali. Tak samo na przykład, jeżeli korzystamy ze sklepu internetowego, jeżeli na przykład zamówimy jeden produkt, włożymy do koszyka i potem zamówimy na przykład na inny regał, pójdziemy, prawda, i chcemy dołożyć do koszyka drugi produkt, no to żeby, czy na przykład to też cookie pamięta, prawda, te informacje. Więc pewne cookie jakby są uzasadnione. Natomiast wiele aplikacji korzysta z tak zwanych cookie w celach reklamowych, w celu zbierania tylko informacji o zachowaniu klienta. I tutaj powstała taka dyrektywa 2009, która zmieniła dyrektywę 2002 dotyczącą tak zwanej ochrony prywatności telekomunikacji. I ta dyrektywa wprowadza obowiązek, że administratorzy stron internetowych powinni tak konstruować strony, żeby klienta informować o wykorzystywaniu cookies i uzyskiwać jego zgodę. Przy czym ta dyrektywa jest mało precyzyjna, bo ona mówi o cookies, prawda? A ona nie odnosi się czy to do wszystkich cookies, czy tylko do określonych rodzajów cookies. W zasadzie w Polsce prawie telekomunikacyjnym powstaje teraz nowelizacja prawa telekomunikacyjnego, która dostosowuje te wymagania dyrektywy do polskiego prawa, przy czym no, jest to na etapie projektu. Natomiast z kolei grupa robocza artykułu 29 pilnie pracuje nad tym, żeby dokładnie wskazać, odpowiedzieć administratorom, jakie pliki, jakie cookie powinny być wymagane do jakby informowania użytkownika o tym, że one są i żeby użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z nich, a jakie nie. I tutaj się wymienia na przykład tego typu, że cookie, które są związane ze stronami, do których się logujemy, prawda? Nie informacji, gdzie w ogóle się nie logujemy, ale gdzie logujemy się, takie banki na przykład, że te pliki są uzasadnione, one nie są po to, żeby śledzić, one są niezbędne i żeby tutaj ten obowiązek, żeby zwolnić z tego obowiązku. A więc jakby dopracowuje się to, co zostało określone w dyrektywie tak ogólnie, że należy przyjąć tak zwaną opcję opt-in, czyli najpierw użytkownika trzeba poinformować, jeżeli się chce zbierać informacje, a potem dopiero, jeżeli się wyrazi zgodę, zbierać. A nie odwrotnie, tak jak dotychczas stosowano, że zbieramy, a jeżeli się ktoś sprzeciwi, no to wtedy my usuwamy te informacje. Inne zagrożenia, proszę Państwa, portale społecznościowe. Panie dyrektorze, będziemy musieli już finalizować, bo sala na... Aplikacje geolokalizacyjne, smart metering, może nad smart meteringu parę słów, tylko to dotyczy Polski. To, co się u nas dzieje, proszę Państwa. Smart metering to jest po prostu koncepcja wykorzystywana do zbierania danych z naszych liczników, prawda, i energetycznych, cieplnych i tak dalej. Smart metering zakłada, że te dane będą przekazywane online, prawda, i co jest bardzo groźne, proszę Państwa, no na co zwracana jest uwaga. No, proponuje się budowanie w Polsce, zresztą w niektórych krajach tak powstało, jednego centrum pomiarowego, gdzie te dane indywidualne do tego centrum pójdą. Od tego centrum kupuje zakład energetyczny, rozliczając nas i on będzie nas na podstawie tych danych rozliczał. Uzasadnia się to, proszę Państwa, tym, że no, wtedy regulujemy, prawda, zapotrzebowaniem na moc i tak dalej. Proszę Państwa, to jest nieprawda. Jak możemy regulować tylko w ten sposób, że automatycznie odczytujemy? Nie, my nie wpływamy na to, kiedy użytkownik włączy. My wpływamy na to, jeżeli my dostarczymy użytkownikowi informację, że o tej godzinie tyle prąd kosztuje, o tej tyle kosztuje. Zainstalowujemy mu monitor w domu, tak zwany monitor zużycia, że on wie, ile w danej godzinie używa prądu, ile za ten prąd płaci, prawda? Jeżeli mu dostarczymy te mechanizmy. A po drugie, jeżeli już te mechanizmy mu dostarczymy, to on może wykorzystać tę wiedzę do sterowania swoimi urządzeniami, żeby optymalnie je wykorzystać, żeby odpowiednią taryfę optymalną dla siebie użyć. Natomiast nie jest konieczne po to, żeby te dane przesyłać, proszę Państwa, bo te dane mogą być zbierane na miejscu u jego w liczniku i raz na miesiąc mogą być wysyłane do tego centrum, oczywiście, ale raz na miesiąc, tak jak jest potrzebne do wystawienia faktury, a nie tak jak dotychczas koncepcja jest, że co sekundkę, prawda, czy co 15 minut, czy tam różne, no nawet co do sekundy. A mając te informacje, proszę Państwa, niemieccy naukowcy stwierdzili, że nawet można stwierdzić, jaki kto program telewizyjny ogląda, jaki kto wideo ogląda, jeżeli mamy do tych informacji dostęp. Dalej technologia RFID, nie będę już o tym wspominał, prawda, śledzenia nas, prawda, w sklepach, prawda, co kupiliśmy,
czy też przetwarzanie danych biometrycznych, częściowo wspomniałem o tym rozpoznawaniu twarzy, ale z uwagi na czas, także już będę się ograniczał. Także dziękuję bardzo. Ja również dziękuję bardzo.